Wiedza Ojca Pio, tom pierwszy. www.systemmilości.pl. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w Systemie Miłości Ojca Pio. Chociaż nie był Polakiem, był Włochem w tym wcieleniu akurat, tak jak Jezus był Żydem, chociaż teorii spiskowych jest dużo, mówią nawet, że był Słowianinem, że się w Polsce urodził. To już są teorie spiskowe oczywiście. Nigdy czegoś takiego ojciec Pio nie mówił i nie mówił też, bo jest taka teoria, że Jezus był w Indiach. Nie, ojciec mówi, że to są bzdury. Na rozmowie to powiedział i potwierdził, że nigdy nie był w Indiach. A to, że część jego życia wymazano z historii, z jego życiorysu, to jest wina współczesnych i później tych biblistów wszystkich, egzegetów, bo były opisy, gdzie on był normalny. I jak normalny człowiek może być święty i jeszcze potem go ogłosili Bogiem oczywiście, no bo taka moda była na bogów. Tam co drugi to był Jezus wtedy akurat. Horus był Bogiem i też zmartwychwstał i też miał 12 apostołów i wielu, wielu jeszcze innych podobnych jest w historii troszkę o tym. Trzeba by poczytać. Kościół nie bardzo do tego już podchodzi, nie chce o tym mówić. No słusznie, no bo by dużo na tym stracił. Przede wszystkim straciłby struktury partyjne, jakie są w Kościele, czyli tą całą hierarchię, bo ludzie by zaczęli inaczej myśleć, inaczej czuć Kościół, że jest tutaj w sobie, jesteś kapłanem, kapłanką i Kościołem. Jezus to przecież też w swoich wypowiedziach potwierdził, czy nie wiecie, że jesteście świątynią. Więc tutaj nie trzeba chodzić do Kościoła, żeby być świętym. Chociaż takim wielkim grzesznikom, tym lewakom, tym wszystkim ideologom, to bym radził chodzić do Kościoła, nawet na początek przynajmniej. Żeby te mury, te wrażenia, te obrazy, te ołtarze, żeby na nich zrobił wrażenie, żeby się nawrócili. A potem już jak się nawrócą, zrozumieją, że mają świątynię w sercu, już nie muszą chodzić do Kościoła. Tutaj właśnie jest Sai Baba dzisiaj. Pytałem ojca Pio o niego, więc mówił, że tak, że on został rzucony na tamte tereny. Chociaż w Indiach wiadomo jest wielu bogów, tam co chwilę jakiś bóg jest, od tego, od tamtego, jest ta kasta. Ale ojciec dodał, że a Sai Baba oczywiście jakby przekroczył to wszystko, te kasty i te inne sprawy. Wszystkich przyjmował, do wszystkich mówił jednakowo, podobnie tam chrześcijanie przyjeżdżali, Żydzi i inni i traktował wszystkich jakby na równi, kochał wszystkich jednakowo to, co ojciec mówił. Natomiast inni jogini i tak dalej, to tam już jest różnie. Natomiast ojciec mi dodał, że jeszcze trochę prawdy jest w pismach hinduskich. Trochę prawdy, bo dodał też mi, że w Kościele nie ma już żadnej prawdy. Wszystko jest zafałszowane. Te historie, te wszystkie dogmaty, te sakramenty, co to potem powstawało i tak dalej. No, ojciec Pio się dostosował do tego, ale na rozmowach już nas edukował ciut inaczej. Tym, którzy tam wierzyli w Kościół do końca, no to mówił te same rzeczy. Nie wychodził poza ramy, mówił tak jak księża mówią, że Jezus jest Bogiem, że polecał sakramenty i tak dalej. Ale tym, którzy już byli bardziej wyzwoleni i więcej wiedzieli, tak ja, Ludwik i parę osób jeszcze, to już mówił coś innego. Już wiedział, że jesteśmy wywrotowcami. Nie podobają nam się idee, które zostały nałożone przez tradycję, przez kapłanów. No kapłanów, bo teologowie główni to są kapłanami, tam świeckich nie było, nie dopuszczali praktycznie. Więc oni sobie to wszystko powymyślali, żeby mieć władzę i pieniądze. Głównie o to chodziło. Władza i pieniądze. Po to była ta hierarchia. I Watykan ma to
to świństwo do dzisiaj. Trzeba to kiedyś zmienić. Ojciec mówił, że się zmieni, że przyjmie się reinkarnację i tak dalej, ale to w przyszłości. Trochę się do tego przyłożę ja też, dołożę znaczy. Więc Sai Baba był rzucony na tamte tereny i tej prawdy jeszcze ciutkę jest w tym hinduizmie. Ja czytałem, bo ojciec sam mnie zachęcał, żebym czytał pisma hinduskie niektóre. No to czytałem. Mało tego, jeszcze pani Krysia, przez którą żeśmy rozmawiali, ona w ogóle o reinkarnacji nic nie wiedziała. Dopiero potem się dowiadywała od nas tak naprawdę, ode mnie, od Ludwika, pytała i ojciec Pio powiedział, żebyśmy kupili trochę książek i przywieźli, dali siostrze Krystynie, żeby troszkę poczytała. No i potem troszkę czytała. Chciała też, żeby moje wiersze jej tam dawać. Bardzo chwaliła, ale czasami ich nie rozumiała. No bo to wiadomo, poza tym ona miała mało czasu, bo cały czas te rozmowy trwały, więc tylko tak chwilami gdzieś tam się odrywała. Ojciec Pio dał jej 1,5 etatu albo nawet 2 etaty naraz. Pracowała od rana do wieczora, wszyscy przyjeżdżali i to robiła za darmo. No oczywiście tam ludzie, jak mówię, to zawsze ktoś coś tam przywiózł, że tak z głodu nie umarła. Jakieś tam warunki miała, syn się opiekował, męża miała przecież, później się już syn opiekował, męża miała, który pracował w hucie chyba, bo to wszystko było w Nowej Hucie, więc było jakieś tam utrzymanie. Ona jako tako nigdy nie miała pracy takiej fizycznej czy innej, żeby pracowała gdzieś w jakiejś firmie czy w jakimś zakładzie pracy. No nie. Tutaj miała zakład pracy niebiański. Tu harowała ciężko na tych rozmowach, bo ona była, jak już wspominam, wyłączana. W momencie, kiedy już tam przyszliśmy, tak jak mnie widzicie, tu jest Krysia, i rozmawiamy sobie normalnie i w pewnym momencie ojciec się włącza w tą rozmowę i taki grymas robi pani Krysia. No i wtedy ojciec Pio wchodzi, obejmuje całe jej ciało, a ją odstawia na bok, więc ojciec Pio ruszał rękami, przymykał oczy, nie było przy otwartych oczach, no i zaczęły się rozmowy. I mówi, jestem ojciec Pio, przeżegnał się, no to już tak musiało być, bo to dla katolików głównie było medium. I mówił, pokój z tobą, na samym początku zawsze, pokój z tobą. I chwilę mówił, a potem się zaczęły pytania i mówi, co chcesz wiedzieć. No i tak się to toczyło latami, latami. Był jeszcze dodatkowo listy. Więc ojciec Pio przychodził, czekał chwilę na nią, tam gdzieś ona się krzątała. No i ojciec Pio sam listy brał, ale wspomnę, że ojciec Pio jeszcze za życia przychodził do San Giovanni Rotondo, do Nowej Huty, bilokował. Tam swoje robił i tu swoje robił. I po śmierci też tak samo było. I z rozmowami podobnie. Więc tak się działo. I nam mówił, którzy byli już tacy troszkę otwarci więcej. Ja do reinkarnacji tak naprawdę sam doszedłem. Ogrzebałem w pisma, w Piśmie Świętym głównie odnalazłem wersety o reinkarnacji. Są one tam i w Starym Testamencie i w Nowym. Nowy to jest taki standardowy dość. Jeśli się powtórnie nie narodzicie z wody i z ciała, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I to jest właśnie wiedza o reinkarnacji. Ja ojca podpytałem, czy to jest tekst o reinkarnacji. Ojciec mówi, że tak, ale Kościół to zmieni, bo wiemy, że zmienił. Tam chodzi o chrzest i bierzmowanie. Woda to chrzest, a odrodzenie w duchu to jest bierzmowanie. Tak właśnie przekręcili to wszystko. Chociaż do trzeciego wieku, jak wiecie, reinkarnacja była w Kościele. A celibat do X wieku. W X wieku dopiero celibat się ukazał w kościele. W tych pierwotnych klasztorach takich to tam było, ale księża się żenili przecież. Za czasów Jezusa też przecież Paweł jak chodził i mówił, żeby biskup był mężem jednej żony, swoich dzieci, żeby dobrze wychowywał i tak dalej. Więc to wszystko było normalne, a potem to pozmieniali.
Tak samo te doktryny wszystkie powymyślali, tak się właśnie potem potoczyło to kościół, ten kościół katolicki. Ale jak ojciec mówił, bo pytałem również wszystkie religie, to ojciec mówił, że Bóg dopuścił tylko do tych religii inne. A która jest prawdziwa, tak pytał kiedyś jeszcze na początku. Ojciec mówił, że nie powiedział, która prawdziwa, tylko najwłaściwsza na te czasy tutaj w Europie to jest katolicyzm jednak. No widzicie, prawosławie teraz się sprzedało Putinowi, no i tam robią kariery, bogactwo im dał Putin. I upadł Kościół, już tam to już całkiem upadł. No Ukrainie jeszcze jako tako właśnie oderwali się od Moskwy, od patriarchy moskiewskiego. Także widzicie, w religiach to też jest różnie. W każdym bądź razie system miłości opowiada o wszystkim. Ja się nie boję mówić o czymkolwiek, no jakikolwiek temat. Oczywiście nie na temat równań z fizyki, matematyki i inne, bo to nie, tego to się, to trzeba mieć już odpowiedni umysł do tego i się tylko tym zajmować. Ja nie chcę się tym zajmować, to mnie nie zbawi. Niestety ani was też nie zbawi, tak samo jak kalkulator was nie zbawi przecież. Ani tablica Mendelejewa was też nie zbawi. Zbawi tylko miłość, osobowość, uczucie, moc wewnętrzna, świadomość zbawia, a nie takie przyrządy zewnętrzne, które służą tylko do badań, do tworzenia technologii, obliczeń i tak dalej. No to jak mówię, może się zawsze źle skończyć. Na ogół się źle skończy, bo wiedza dojdzie do takiego punktu, że naukowcy stają się politykami, technologia staje przeciw technologii. No mamy teraz na widoku właśnie na Ukrainie, jak technologia stanęła przeciw technologii. Zachodnia przeciw wschodniej. To nie ma znaczenia, to wszystko z nauki też wyszło. No i oczywiście z pychy, z egoizmu wewnętrznego. Imperializm wewnętrzny się przekłada na życie codzienne i jeśli ktoś jest z tym stuknięty, tak jak pan Putin, no to mają swojego. Tam nie ma demokracji, tam jest reżim i indoktrynacja, tam nie ma wolności, dziennikarze wszyscy są niszczeni do łagrów. Jeśli ktoś powie jedno zdanie inaczej, no to wiecie, jak to było za komunę u nas to samo, tak i u nich do dzisiaj to jest jeszcze. To tylko taki blamasz, to co się tam dzieje. Udają demokrację, tam nie ma żadnej demokracji, tam jest totalitaryzm absolutny, prowadzony przez jednego człowieka. Pamiętacie, jak wam mówiłem, ojciec Pio też mi to podkreślał, że przez jednego człowieka może upaść cały naród. No i właśnie tam ta władza, carowie i teraz ten car następny robi to samo. Tam nie było nigdy wolności, wszyscy są na kolanach i muszą myśleć i mówić to, co im władza każe. U nas jest troszeczkę inaczej, już jest tej demokracji dużo i szanujemy siebie. I należy się szanować, ale z drugiej strony, jak mówię, są ideologie, którym trzeba powiedzieć nie i to ostro, bo nie możemy się spoufalać i dogadywać się tak, jak się dogadali Niemcy z Ruskimi, tak ojciec mówił, że nad głowami Polaków się dogadali. No i dogadywali się, poklepywali się, odkręcali te kurki, to wszystko, oklaski, zdjęcia, flesze. I co z tego wyszła? Wojna. Bo się tak dogadali, jeden drugiego klepał, a nie znał, co w drugim drzemie. Więc przez Niemców tak naprawdę ta wojna jest, bo się dogadali z Putinem o te non-streamy, te dwie nitki i teraz Putin im taki palec pokazał, no i zakręcił, no i cześć. Koniec. I teraz jest głód, brak energii, brak wszystkiego i doprowadził do wojny. I już jest trzecia wojna tak naprawdę. Oby się tylko nie rozlała. Ale wszystko wskazuje na to, że może być niebezpiecznie. No ale miejmy nadzieję, że w Polsce będzie dobrze. W Polsce tak ojciec Pio mi mówił, że później będzie ta autostrada, będziemy jechać jeszcze innym pomagać. Będziemy wielką gospodarką, tylko na pewno nie przez lewaków to zrobione, tylko przez prawą stronę. Ja o tym wiem i mówię.
Dlatego ideologie moskiewskie, takie rób ta co chce ta, dyktat, imperializm, to którą właśnie ma sprzedana partia PO Niemcom, kupili Niemcy partię, no i teraz nimi rządzą. I też się dogadali i co z tego wychodzi? Jak zobaczycie telewizję, te wszystkie TVN-y, to nic, ani jednej rzeczy pozytywnej nie usłyszycie o PiS-ie. Nic, kompletnie nic. Ja czasami słucham specjalnie. Nic. Wszystko jest negatywne, wszystko jest na rzecz Niemców i w zasadzie Rosji. Ale udają, że są przeciw Rosji, ale są kupieni tak samo, bo Niemcy są kupieni, więc to jest ten sam łańcuch. Więc trzeba być znakiem sprzeciwu i mówić nie. Jezus też mówił nie. Pamiętam, jak święty Franciszek na rozmowę też do mnie schodził przez panią Krysię tam w Nowej Hucie. Z moim przyjacielem, umówiliśmy się 1500 lat temu. To mi mówił, to schodził nieraz nerwowo, jak ojciec zawsze spokojnie. A on wpadał w panią Krysię w taką normalnie zdenerwowany prawie, że z nieba oczywiście, bo jest w niebie. Rękami ruszał, mówi, jak to możliwe, żeby bogate kraje, bogaci ludzie nie podzielili się z tym biednymi dziećmi, które umierają, nawet miską zupy się nie podzielą. No wiadomo, jaki był głód jest i Putin teraz też to wywołuje, też to robi to samo. W Afryce będzie głód, bo Ukrainę przystopował zboża. I Franciszek ruszał rękami, taki to było ewidentnie. Nikt tak nie robił, tylko właśnie Franciszek, jak schodził. Kilka razy do mnie schodził i mówił, między innymi o tym głodzie właśnie. Był bardzo taki pobudzony. Jak to jest możliwe, żeby dzieci umierały i bogate kraje nie dadzą ani miski zupy tym dzieciom. Umierały, no wiadomo, jakie to było. Jak jest, do dzisiaj są dzieci, które umierają z głodu. Karma, karmo, ale ta karma też my bierzemy na siebie, za te dzieci. Też to jest nasza wina. Władców, polityki, dlatego mówię o polityce duchowej, o systemie miłości, żeby to zmienić wszystko, żeby było zrównoważone dzielenie dobrami materialnymi całego świata, całej naszej kuli ziemskiej. A nie, żeby każde państwo rób ta, co chce ta. No mamy być suwerenni, owszem, ale jak już kiedyś mówiłem, granice to nie ma granic serca. Jest tylko taka granica, takie słupki stoją gdzieś tam jakieś i to jest granica. To nie o taką granicę chodzi. Granicę trzeba sercem pokonywać, miłością. Wtedy nie ma granic, nie ma języków, nie ma nic. I dlatego wszystkie kraje powinny tak reagować. Pomimo, że będą jakiś czas jeszcze na pewno jakieś granice. Ale granic nie powinno być kiedyś, w przyszłości. W niebie nie ma żadnych granic. Każdy jest wolny, każdy ma swoje pałace i jak jest zaproszony, może cię odwiedzić w twoim pałacu. Ale niebo jest jedno i planeta też tak powinna działać, takim systemem miłości, żeby było sprawiedliwie, nie nadwyrężać dusz tutaj, pracować krótko, a resztę chłonąć poznawanie, podróżowanie, szczęście, sprawianie radości sobie, przede wszystkim innym, a po sobie to akurat tym zrobisz, jeśli innym dajesz szczęście. To się tak odczuwa. Dobrze, to teraz i mówię właśnie, że jedność, jak się pójdzie na układy, nie jest się jakimś, no nie można tak być, no. Że dogadujemy się z komunistami, dogadujemy się, tak jak Wałęsa się dogadał, Niemcy się dogadali z Rosją i co z tego wyszło? Nic. Solidarność sprzedana, skundliła, niekiedy się tak mówi, brzydkie słowo. I sprzedała się, Niemcy się sprzedały Rosji, Rosja Niemcom i co z tego wyszło? Nic. Jedne wielkie zero wyszło. Wojny i nienawiść wyszła. Więc czasami trzeba ostro mówić. To jak ojciec Pio mówił, że nieraz na mównicy sejmowej trzeba pięścią walić. Bo do nich nie dociera nic.
tak mają zaszczepioną tą szczepionkę ideologiczną lewacką. Czytam wiersz jeszcze Maćka jeden, tutaj takie króciutkie widzę ma. 2005 rok, czerwiec. Ależ, taki tytuł. Ależ żadna demokracja nie zastąpi miłości. Żadna biurokracja tego nie zrobi. Im więcej biurokracji, tym więcej prawa, mniej miłości. Etyka wpisana jest w serce każdego człowieka, także demokraty. W sumienie. Podważanie etyki i sumienia to podważanie siebie samego. To ściąganie na siebie piekła, przyszłych cierpień. Prawo naturalne w przyrodzie nie jest prawem boskim. Bo się wszyscy zabijają i zjadają. Bóg takiego prawa, takiej natury nie stworzył. Dlatego wam mówię, że ten kosmos potem się pogrążał, wymyślili układ pokarmowy i tak dalej, to wszystko jest dziełem aniołów, którzy wyszli z nieba. Żeby przeżyć, musisz coś zjeść, a żeby coś zjeść, musisz coś upolować, no, choćby korzonka jakiegoś, czy jakąś trawę. Jak już będzie źle, to pamiętajcie, na dworze jest dużo latem przynajmniej, dużo pokrzyw. Z pokrzyw można wspaniałą zupę zrobić, ugotować. Ona ma super białko, także nie musi się nawet jajek jeździć i jakiegoś tam mięsa, jak ktoś je. Bo białko jest właśnie w pokrzywach. Zupę można ugotować i zjeść. Korzonki się jadło, jak były kryzysy. Ale w Polsce nie będzie źle. Pamiętajcie, co powiedziałem wam kiedyś. Ojciec Pio mi też powiedział, że do końca życia ci na chleb starczy. I powiedział, wszystkie dzieci właśnie jego, które kochają Ojca Pio, on już, bo jak ktoś kocha Ojca Pio, to już jest duchowo inny, po prostu inny. I Ojciec Niebo to wie i Ojciec Pio wtedy ma taką moc, żeby nam zapewnić różne rzeczy, bo niebo chce być dobre dla każdego, ale jeśli są tacy, którzy sobie nie chcą pomóc, no to niebo im też nie pomoże, no bo jak? A jeśli zaczniemy myśleć pozytywnie, duchowo, transcendentalnie, w systemie miłości, to Bóg sprawia poprzez Ojca Pio również jego koszyczek, że starczy nam na te warunki do końca życia, abyśmy spełnili swoją misję, swoje zadanie, jakie nam tutaj niebo wyznaczyło i sami żeśmy przed zejściem na ziemię, przed wcieleniem, że sami żeśmy to ustalali i obiecywaliśmy, że tak będziemy żyć, a tak. Czyli zawsze sobie obiecujemy dobrze, ale widzicie, co wychodzi. Wychodzi źle często, bo jeszcze mamy powiązania z poprzednich żyć, z innymi, ale to wszystko można naprawiać. I karmy się pozbyć już w tym życiu. To, co cię spotyka, w ogóle już potem nie czujesz, nie myślisz o tym, co cię spotyka. Nie interesuje cię to, co mnie spotyka, bo wiem, że jestem wyzwolony. Niech, co mnie tam, komar ugryzie, czy przełożony powie coś złego na mnie, czy twój znajomy cię obsmaruje. To już nie działa po prostu. No, ale ty musisz działać inaczej. W miłości, w przebaczaniu, w dobru i niedogadywaniu się ze złem, bo jak się dogadujemy ze złem, ze złymi ideologiami, to nic z tego dobrego nie wychodzi. Jezus mówił, Biblia mówi tak, tak, nie, nie. Abyś był gorący albo zimny, inaczej cię pocznę wypluwać z ust twoich. Więc takie dogadywanie się, że niby kulturalnie, że niby to, że jak coś powiesz mocnego, to inni odejdą, że niech odchodzą. Na to te mają to życie, żeby coś zdecydować tu. Albo być przekonanym wartości, albo nie być przekonanym wartości. Jeszcze jeden wiersz może. Zaraz, gdzie jest ta myszka? O, jeszcze antysemityzm Maćka. Ten, co rozmawiał z Ojcem Pio, też napisał, no gdzieś to pewnie w 2005 roku jeszcze. Antysemityzm. Pierwszego w nowożytnej historii ziemian antysemityzmu doświadczył Chrystus Jezus. Semita, dobry człowiek, nikogo nie zabił, pomagał, doradzał.
Semici odrzucili najbardziej znanego Semitę aż po dziś dzień. Kolejnego antysemityzmu doświadczyli Semici, bracia Arabowie, od Izraelczyków, kiedy chciwi władzy założyli swoje państwo na krwi Egipcjan i Arabów. Lecz większym antysemitą jest ten, kto nie przyznaje się do swego semickiego pochodzenia, żyjąc pośród narodów świata pod przybranymi imionami. Bezimienni antysemici. Widzicie, tak to jest. No, od XV wieku przecież wiemy, że król sprowadził, bo Hiszpania wyrzuciła Żydów, nie chcieli ich tam, no to nasz król za pieniądze oczywiście przyjął ich tutaj. Mamy tu ich od XV wieku przecież i ten współpracujemy, żyjemy z nimi. Nie trzeba być znowu aż takim jakimś antysemitą, no ale mają duży wpływ, bo są u władzy i tak dalej. Cała komuna to prawie wszyscy byli Żydzi. Biskupów dużo Żydów mamy w Polsce, więc już tego się już nie da zmienić, bo i po co? Bo wszyscy jesteśmy jednakowi, tylko chodzi o to, żeby te piętnować ideologię i narzucanie złych rzeczy. Jako Słowianie musimy o tym mówić i walczyć z tym. Być znakiem sprzeciwu, jak Jezus. Wyrzucał arcykapłanom ich zło i zgniliznę wewnętrzną. Dzisiaj jest to samo przecież w polityce, zgnilizna. Zwłaszcza ta po lewej stronie, komunistyczna. A w Niemczech to w parlamencie to sama zgnilizna, tak samo jak w Unii Europejskiej. Wszyscy się sprzedali lewactwu, rób ta co chce ta. Wolności, sprzedali się wolności nieprawdziwej, niedobrej. No widzicie, teraz Niemcy chcą zrobić super państwo i będą rządzić tym państwem. Nie wolno się na to zgodzić, bo oni się muszą jeszcze niestety nawrócić do Boga, bo zdradzili wartości najwyższe, a poszli w wartości najniższe, czyli w egoizm, w butę, w arogancję polityczną. A my musimy zmienić politykę na system miłości, na duchowość. Dlatego o tym mówię cały czas. Na politykę duchową, ekonomię duchową, w systemie miłości wszystko można zrobić, bo taki panuje w niebie. I tam jest wszystko w porządku, a tutaj nie za bardzo. Więc tego o tym opowiadam po prostu, bo to wiem. A ktoś tam myśli inaczej, niech sobie myśli inaczej. Ja powiem, jak będzie inaczej myślał, niech sobie myśli, ale nie będzie ze mną w kulki leciał, że tak powiem. Ja powiem nie i blokuję. Bo ja wiem lepiej. I koniec, i kropka. Ja rozmawiałem z ojcem Pio, a nie niektórzy, a nie wy. A poza tym jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy, o których nie mogę wam powiedzieć. Nikt tego nie wie. Ale pozytywnych. To dobrze. Trzymajcie się systemu miłości, bądźcie otwarci na wiedzę, bądźcie otwarci na prawdziwą politykę, na prawdziwą ekonomię, na prawdziwego Boga, oryginalnego, nie tego religijnego, czy tamtego religijnego, bo tych bogów jest różnych wszystkich. Ja wam mówię o oryginalnym Bogu, który jest w niebie, jest rodzicem naszym. Tak jak ojciec mówił, że Bóg jest rodzicem najlepszym dla wszystkich. I nie tylko w niebie, ale i tu w tym wszechświecie. Pierwszy podał nam rękę, by nas wyciągnąć z tego bagna politycznego, ekonomicznego i gwiezdnego i planetarnego. Tego naukowego bagna, że wyciąga nas, ale my nie chcemy. No to dlatego tylko niektórzy przebijają się z taką wiedzą w tym świecie, bo ciężko się przebić. Będą atakować cały czas ciemne moce ich dusz, bo to są ciemne moce ich dusz, czyli tego egoizmu, tego lewactwa, tego dziadostwa wewnętrznego i tego śmiechu, tego chichotu głupiego, to właśnie są te ideologie lewe. To dopóki się tego nie pokaże im, że oni robią źle, to oni będą myśleć, że robią dobrze. Dlaczego? Dlatego jest ważne być znakiem sprzeciwu i mówić odwrotnie. Tam, gdzie jest po prawej stronie, tam, gdzie jest dobro. Może być to inna strona, niekoniecznie prawa, ale tam, gdzie jest dobro, tam, gdzie jest miłość,
do wszystkich i przebaczenia, jak ojciec mówił. I Jezus taką ideę głosił. Platon i inni wielcy filozofowie o tym mówili. I niektórzy jogowie tylko. Sai Baba o tym mówił. Dobrze, to tyle na dzisiaj tej lekcji. Nie chcecie słuchać, to przecież nie, ja nikogo nie zmuszam. Ja będę nagrywał, bo wiem, że muszę to omówić. Książki są, już dwie. Następna będzie kiedyś tam, trzeci tom. Zrobiłem, co miałem do zrobienia. I jeszcze trochę zrobię. A reszta, wola Boga. Zgodziłem się, jak schodziłem tutaj, że to będę robił, no to dotrzymuję słowa. Tak jak PiS obiecał w swoich kampaniach, że dotrzyma słowa, co tam zapowiedział, i dotrzymuje słowa, i wszystko robi jak trzeba. I wy też tak róbcie, i naśladujcie PiS, i będzie dobrze. Wiadomo, że wszędzie są przesady, nie ma ideałów, nie ma idealnego systemu jeszcze, i nie ma dobrych partii, PiS też nie jest dobrą partią, a już nie mówię o tamtych, bo tamto też w ogóle dno kompletne. Trzeba się otwierać naprawdę na Boga oryginalnego, na filozofię myślenia o wiecznej przyjemności i życiu wiecznym. To jest kwintesencja tego wszystkiego. Bo tak naprawdę dążymy do wiecznej przyjemności. I teraz, żeby to zrozumieć i pokonać te wszystkie czynniki ludzkie, a jest ich miliardy różnych, trzeba sprowadzać siebie do prostoty miłości, do prostoty wiedzy i uczuć. I wtedy wszyscy, i lewa, i prawa strona, i inni mogą odnaleźć źródło w sobie, a którym jest właśnie miłość. Dwa przykazania największe miłości, to co Jezus zgłosił, miłość Boga i bliźniego, czyli system miłości. To tyle. Pa, pa.